robicie, powiedzcie. Właśnie zaproszony gość, udało mu się sprawnie waszą kamerę wrzucić na wodę. Muł od cholery. Paweł próbuje tutaj, prawie już dostał, zobacz jaki rumieńce on w ogóle dostał. Co ty tam, kotek, cały czas ryby szukasz? I to się nazywa dobry początek. Dobry początek, złe dobrego początku. Cześć! Dzisiejszym materiałem rozpoczniemy serię pod tytułem Pogawędka. W tej serii będziemy gościć ciekawych ludzi, którzy są związani z wędkarstwem bezpośrednio lub pośrednio, ale takich, których pasją jest wędkarstwo. A pierwszym gościem Pogawędki jest znany i ceniony wędkarz, dziennikarz wędkarski Piotr Berger, który jedzie do nas właśnie specjalnie z Łodzi. A my czekamy na niego. W tym pięknym otoczeniu jesteśmy przed hotelem Gawra, w miejscowości Wikno, też nad jeziorem Omulew. Hotel ugości naszego gościa przez 2 dni, a my będziemy mieli sporo czasu na to, żeby porozmawiać, żeby spędzić wspólnie czas, żeby ze sobą powędkować, a Wam pokażemy, jak to wyglądało i zapraszamy Was na pierwszą pogawędkę na fikotach. Zapraszamy! A, jeszcze jedna rzecz. Tą kamerę, którą niefortunnie utopił Piotruś, udało się uratować. Także nie martwcie się, fikoty będą dalej nagrywać dla Was świetne materiały. A tymczasem jeszcze raz zapraszamy na materiał. Czołem wszystkim. Słuchajcie, mamy już obok siebie Piotra Bergera. Cześć Piotr. Siema, hej, hej. Bardzo nam miło, że możemy Cię tutaj gościć. Dzięki też uprzejmości hotelu Gawra jesteśmy w takim fajnym otoczeniu. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o czym? O wędkarstwie. Wiadomo, jesteśmy nad wodą, ale ja Wam powiem na początek jedną rzecz. Należy takich ludzi spotykać. Ja zawsze uwielbiam ludzi pozytywnie zakręconych na przyrodę, którzy mają wielkie inspiracje i są bardzo kreatywni. A tutaj Paweł razem z tą śliczną swoją małżonką Agnieszką do takich ludzi należą, dlatego tu przyjechałem. Jak bardzo miło nam to słyszeć. Ale taka jest prawda. A ja zawsze mówię prawdę, bo ona jest dużo bardziej wygodniejsza. Wszyscy, którzy mnie tam lubią i obserwują, wiedzą, że zawsze mówię tylko i wyłącznie prawdę. Zacznijmy od początku. Wiemy, że masz strasznie długą, bogatą karierę wędkarską za sobą i zapewne jeszcze przed sobą. Powiedz mi, jak to wszystko się zaczęło? Ile miałeś lat, kiedy pierwszy raz chwyciłeś za wędkę i stwierdziłeś, kurczę, to jest to? Słuchajcie, ja miałem 4 lata. Mój dziadek zmajstrował mi wędkę bambusową, gdzie ponieważ była pęknięta, w środku był wstawiony kawałek z jałowca. I moja babcia woziła mnie przez piękny, ukwiecony sad nad staw, który mieliśmy. Na tym stawie była taka przepiękna wysepka z 10 metrów średnicy, na której moja babcia sadziła truskawki. Smak do tej pory pamiętam. Kartę wędkarską mam od 64 roku. I od tego czasu praktycznie to się zaczęło, bo może ja troszeczkę zmienię charakter Twojego pytania, bo powiem tak. Każdy wędkarz, ja miałem dobre podstawy. Jeżeli nie była moja babcia, nie był mój dziadek, który wprowadził mnie w wędkarstwo, to ja pewnie może bym ryb nie łowił. I tutaj zmierzam do jednej rzeczy. Słuchajcie wszyscy, którzy mnie słuchacie, a szczególnie mężczyźni. Macie synów, macie córki. Żeby one zaczęły być dla Was wartościowymi wędkarzami i na stare lata woziły Was samochodem na łowisko, to zadbajcie o to, żeby to dziecko nad wodą nie było traktowane jako zło doczesne. Czyli zróbcie mu porządną, w miarę porządną wędkę, zacznijcie od najprostszego bata i żeby to dziecko zaczęło łowić nawet małe rybki. To, co obserwuję nad wodą, jest tragedia. Tragedia jest na tej zasadzie, że widzę w większości wypadków, że dziecko dostaje wędkę z kołowrotkiem, sprzęt tylko, nie wiem, Moby Dick jakby wziął, albo jakiś tam płetwal błękitnym, to może by się zaciął i zostało wyholowane. Ta wędka jest dużo bardziej konfliktowa. Plącze się, haczyki trzeba wiązać, no cuda na kiju.
Zacznijcie uczyć dzieciaków od najprostszej wędki, typu bat. 5 metrów, docencie nad wodą, poświęćcie chociaż 2 godziny waszego 6-godzinnego turu wędkarskiego po to, żeby to dziecko złapało pierwszą rybę, żebyście zobaczyli iskrę w oku tego dzieciaka, że załapało waszą pasję, bo wędkarstwo jest rzeczą, która jest bardzo istotna. Odciągnie wasze dziecko od komputera, odciągnie wasze dziecko od otyłości, odciągnie wasze dziecko od alergii i od wielu, wielu rzeczy, które dzieciaki będą miały. Pasja wędkarstwa pod pokazywanie przyrody, pokazywanie wszystkiego, co jest nad wodą, rozmowy z takimi ludźmi jak wy, nabieranie doświadczenia, dziecko wtedy się wciągnie. A powiedz mi, kiedy, może nie kiedy, ale jak to się stało, że w pewnym momencie całe swoje życie związałeś z wędkarstwem? Bo tak, dzisiaj jak powiesz komuś, że okej, jestem zawodowym wędkarzem, no to w dzisiejszych czasach nie jest to aż takie dziwne, prawda? Da się to wytłumaczyć, że ktoś się zawodowo zajmuje wędkarstwem, no ale 30 lat temu? Ja ci powiem tak, kiedy pomyślałem sobie, że fajnie by było, żeby wędkarstwo stało się w pewnym sensie moim zawodem. To były lata 90., kiedy pracowałem w elektrociepłowni i nagle stwierdziłem, no nie jestem w stanie pogodzić na tyle pasji z pracą, żeby jedno i drugie miało ręce i nogi. Zacząłem wchodzić w poszczególne media. No, miałem 16 lat, prowadziłem w jednym z największych dzienników, prowadziłem swoją taką rybę. 18 lat w Radiu Łódź miałem własny program, gdzie miałem bardzo dużo wywiadów. Pracowałem w wędkarskim świecie, wędkarstwo moje hobby, pisałem dodatki do Wyborczej. Tylko powiem jedną rzecz. To jest bardzo trudny temat, ze względu na to, że jeżeli ja miałbym taki zasób wiedzy i doświadczenia na Zachodzie, no to pewnie by mi się żyło jak pączkowi w maśle. U nas generalnie wędkarstwo jest traktowane przez gówniany pryzmat faceta w krótkich majtkach. Stereotyp. Stereotyp taki łowiącego, stającego u klejki. Brudasa nachlanego piwskiem, śmiecącego tak, wokół siebie tak, i taki jest obraz wędkarza. Niestety powiem tak, ten obraz jest dla 50% wędkarzy. Ale, co mogę od siebie powiedzieć, niestety ten obraz wędkarza jest tworzony w obecnych czasach również przez wielu, wielu ludzi, bo widzimy, jak wyglądają miejscówki wędkarskie. Do kwestii śmieci na miejscówkach wędkarskich przejdziemy troszeczkę później, ale właśnie, kiedy ten moment, że rzeczywiście zacząłeś żyć z wędkarstwa? Znaczy, ja ci powiem tak, do końca z wędkarstwa to się jako samej nie da żyć, bo nie jesteś w stanie finansowo się utrzymać z tego wszystkiego, bo mówię, tak na Zachodzie to miałbyś odpowiednich sponsorów, odpowiednią kasę, zajmowałbyś się promowaniem ich sprzętu, wielu innym tymi rzeczami. U nas generalnie tego nie ma, nie było i nad tym bardzo boleję. Bardzo boleję, bo generalnie nawet zwróć uwagę jedną rzecz. W Sejmie, nawet tym aktualnym, 30% to są wędkarze. A powiedz mi, jak to się przekłada w stosunku na to, że ci posłowie działają dla wędkarstwa? W jakiej dziedzinie? Ekologii? Pomocy wędkarom, żeby nie były płotami grodzone drogi do samej wody, żeby nie było śmieci, żeby nie zatruwali rzek. Dla mnie złote algi to jest mniej więcej tak samo, jakby tutaj kometa spadła albo ten księżyc stracił. Uważam, że jest to, że ta sprawa kiedyś wróci, trucia wód w takiej formie, jaka jest, i będzie ona w końcu podliczona na poważnie. Nie dla jakich jaj, nie dla wklepywania, zamiatania tego pod dywanik, bo tak nie jest. Ja bardzo na tym boleję. Panowie posłowie, ci ludzie, którzy rzeczywiście jesteście związani z wędkarstwem, pomyślcie sobie, że takie kraje jak Francja, Hiszpania, Skandynawia, Włochy, ja już nie wspomnę o Niemcach i o Stanach Zjednoczonych. Ja kiedyś dostałem takie opracowanie, tam się okazuje, że liczba miliardów, która wpływa do budżetu Stanów Zjednoczonych, czy na przykład Niemiec, jest przeogromna. To jest wielka infrastruktura. U nas traktuje się wędkarze jako zło konieczne trochę. Przeszkadzają rybakom. I teraz weźcie sobie na przykład taką sprawę, że porównajcie ilość wody, na przykład, no i zacząłem o tych Niemczech, prawda? Ile jest w Niemczech wody, a ile jest u nas wody? My mamy wszystko. I mamy wszystko zapuszczone, wszystko mamy zgnojone, wszystko mamy
zrobione nie tak. Ja powiem jedną rzecz. Kontrole na jeziorach, nie tylko na jeziorach wędkarzy, ale także spuszczania ścieków, wiele innych rzeczy, to jest abstrakcja na dzień dzisiejszy. A pewnie, że abstrakcja. I teraz na dobrą sprawę, gdzie są ci ludzie, którzy nagle by stwierdzili, no dobrze, nawet nie biorą pod uwagę jedną, że wędkarz jest turystą całorocznym. Tu nie ma czegoś takiego, że minie 2 miesiące, dziękuję, lipiec, sierpień, do domu. Jeżeli wędkarz poczuje się doceniony, a bardzo bym w to wierzę, że tak kiedyś będzie i bardzo bym tego chciał, że będzie robione wszystko pod wędkarzy, bo wędkarz będzie łowił i w styczniu, lutym, w marcu, kwietniu, będzie łapał w miesiącach letnich, jesiennych, będzie tylko mu trzeba dostarczyć jedną rzecz. Ale wtrącę tu może to, że jest też, o ile jest mała świadomość społeczna, jeśli chodzi o odbiór wędkarstwa i wędkarzy, to o tyle jeszcze tutaj pokutuje, może nie wiem w sumie, co tu pokutuje, ale jest pewien wzorzec utrwalany właśnie przez ludzi, którzy wędkują i to oni sami tworzą ten odbiór społeczny, bo na przykład, jeżeli przychodzi strażnik i kontrolować wędkarza, no to skontroluje tylko, czy ma zezwolenie i sobie idzie. I czy tam na końcu zestawu nie jest coś niedozwolonego. Ale nie zobaczy już tego, jaki jest syf dookoła. Już na to nigdy nie zwróci uwagi. Wiesz, jeżeli dopóki nie stworzymy czegoś takiego, żeby sami wędkarze dbali o swój wizerunek, bo to tak, można mieć pretensje do ogółu, ale mi się wydaje, że tutaj trzeba zacząć od samych siebie, czyli to wędkarze powinni zacząć zmieniać swój własny wizerunek i też wpływać właśnie na innych wędkarzy. Masz rację, Pawle, tylko posłuchaj jedną rzecz. Zmiana wizerunku zależy na przykład, jeżeli wiadomo, że większość wód jest PZW, zależy od tych, żeby regulamin wędkarski to nie była książeczka, którą praktycznie rzecz biorąc używa się do niczego, tylko żeby miała wyraźne, określone rygory, co wolno, co nie. W 1997 roku wystosowałem do byłego prezesa, bo byłem delegatem z Okręgu Łódzkiego, do zarządu głównego, wystosowałem 2 rzeczy, a nawet 3. Prosiłem o zmianę. Pierwsza zmiana to była w regulaminie, który jest kompletnie nieczytelny nie określa tych rygorów, które powinny być. Co to jest stanowisko wędkarskie? No wytłumacz mi. Nie wiesz, to ci odpowiem. Nie ma czegoś takiego. Pierwsza, powiedziałem, że stanowisko wędkarskie powinno być to 5-metrowa wędka, czyli 5 metrów od wędkarza naokoło. Za ten teren odpowiada. Za ten teren. Druga, ale odpowiada przed kim i w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje? Jeżeli byłoby to zrobione na tej zasadzie, to jest połączone z drugim punktem, który zaproponowałem, który był kompletnie do dupy. Przepraszam ci, którzy mnie słuchają. Polegało to na tym, że wędkarz, było takie określenie, wędkarz powinien mieć porządek na łowisku. No dobra, ja jestem strażnik, przychodzę do ciebie, Paweł, i w tym miejscu masz syf na tym swoim łowisku. Ja cię pytam, dlaczego masz syf na łowisku? Bo ja to wszystko posprzątam. No i strażnik teraz, idzie. I strażnik idzie, bo przecież nie będzie stał przy tobie no 8 dokładnie. Godzin, dlatego no ja zaproponowałem taką rzecz, że wszelkiego rodzaju śmieci i tak dalej ma być porządek w każdym momencie wędkowania. Przychodzi strażnik, stwierdza, że leżą paczki po robakach, jakieś opakowania i inne rzeczy. Za to wędkarz odpowiada. Ja od razu dostałem kontrakt z zarządu głównego, który powiedział, tak, no dobrze, ale jak wielu powie, że to jest niemożliwe do wyegzekwowania. Jeżeli by była sytuacja, że w każdej chwili masz mieć określony, nawet podstawowy porządek na łowisku, to jest do wyegzekwowania. Ale w momencie, kiedy jest napisane, że masz porządek mieć, a tego porządku nie ma, no to co, strażnik ma 8 godzin przy sobie stać jako żandarm i czekać, bo ty rzeczywiście posprzątasz? My tu mamy ten problem u siebie na jeziorze Omulew, że często z żoną właśnie chodzimy i sprzątamy niestety miejscówki wędkarskie regularnie, to już robimy któryś rok z rzędu i wygląda to w ten sposób, że ja się w pewnym momencie zastanawiałem, kto odpowiada za czystość na tych miejscówkach wędkarskich. No wiadomo, że wędkarz, ale dobrze, kto jest w stanie wyegzekwować od wędkarzy tą czystość na tych dzikich miejscówkach wędkarskich? Gospodarstwo rybackie twierdzi, że ono odpowiada za wodę.
Z kolei Lasy Państwowe czy gmina twierdzi, że jezioro należy do gospodarstwa rybackiego. No i mamy spychologię stosowaną i tak naprawdę końca nie dojdziemy. Paweł, ale ten problem można, wiesz, to jest, ja ci powiem, każdy kij ma dwa końce i uważam, że wszystkie rzeczy nie należy wymyślać, wiesz, trzeciej nogi do taboretu czy jakichś innych rzeczy, bo to są proste rzeczy. Jeżeli dana odpowiada za teren, nie wiem, gmina, przecież linia brzegowa jest czyjaś. Ja powtarzam, wykupujesz określone pozwolenie na wodę, określone. Tak. No to przepraszam bardzo, tak jak jest z torebkami foliowymi, czy z puszkami po piwie teraz, czy z butelkami szklanymi, niech będzie to minimalny dodatek, za które gospodarz wody będzie miał pieniądze na to, żeby wziąć pana Piotrka, pana Pawła, żeby ten brzeg wysprzątał po tych brudasach. Bo najgorsze jest to, że jeżeli, wiesz, są wędkarze, wiadomo, grill, wiadomo, gorzała, to jest, nie patrzcie tak na mnie, to jest standard. Na wodzie, jak trzy dni pojedziecie, to bez gorzały, bez tych grilla, bez takich innych rzeczy się nie obędzie. Problem pozostaje ale dla ale wszystko mnie jest dla ludzi, tylko z umiarem wszystko. I żeby po sobie zostawić porządek. No, Paweł, nikt nikomu nie zabroni napić się kielicha czy piwa oczywiście, na rybach. Tylko ale żeby nie robić syfu i nie robić burdy w miejscu, gdzie się wędkuje. Nie robić sobie po prostu burdelu z wędkarstwa. Paweł, co za problem? Na jakimś wziąć mocny worek taki, wiesz, na śmieci, powiesić go na kołku obok stanowiska, wrzucać wszystkie śmieci, zawiązać, wywalić na pierwszym, lepszym śmietniku. No przede co za wszystkim problem? Zabrać ze sobą ze stanowiska. Dokładnie. A ja powtarzam jedną rzecz, jeżeli to jest nierozwiązywalne, to sprawa jest bardzo prosta. Jakiś dodatek gospodarz wód mówi, proszę pana, pozwolenie kosztuje 100, płaci pan 110 ze względu na to, że ktoś się zburzy, no ale ja jestem etyczny. Czy ty w ogóle widziałeś kiedy wędkarza nieetycznego? Nie, no wszyscy są etyczni. Uh-huh. Wszyscy są. Tylko w takim etyczni. Razie zastanawiam się, jeżeli wszyscy są etyczni, to skąd ten syf nad wodą? No z powietrza. Zazwyczaj. Z powietrza. No, woda naniosła. Woda naniosła. Dlatego ci powtarzam, fajnie by było, żeby był wrzucony jakiś dodatek dla gminy nadleśnictwa, że oni biorą raz w miesiącu gościa, który po tych etycznych wędkarzach tego typu weźmie i to pozbiera. Prosto jak świński ogon. Mam uraz na punkcie petów nad wodą, wszelkich rodzajów śmieci i tak dalej. Jeżeli trafiłem na takich ludzi, nie pytajcie, co z nimi zrobiłem. Nie ma, zmiłuj się. Po prostu na dobrą sprawę każdy przychodzi nad wodę, żeby poczuć przyrodę, żeby pooddychać, napić się wódki, zjeść dobrego grilla. Problem pozostaje, sprzątajmy po sobie. A najgorzej w tym wszystkim jest, tak jak ci wspomniałem o tych dzieciakach, że jeszcze dzieci się kręcą w pobliżu i widzą, jaki jest przykład dawany nad wodą. Później będzie dokładnie to samo. Skończmy ten temat, bo to jest temat rzeka, temat wielkie jak to jezioro. Przejdźmy może do czegoś bardziej sentymentalnego i troszeczkę milszego. Powiedz nam krótko, jakie wędkarstwo było kiedyś? Kiedyś. Jak to pamiętasz? I czy jest coś, za czym tęsknisz z tych... Boże, krótko. Kilkudziesięciu ja lat. Ja was przepraszam. Musi być krótko. Masakra. No postaraj się. No będę się starał. To znaczy, chcesz zapytać, za czym tęsknię? Ja ci powiem tak. Tęsknię za pewnego rodzaju taką atawizmem, jaki miałem kiedyś, że każda ryba złapana to była dla mnie się oczy mi skrzyły. W tej chwili po złapaniu, wiesz, ponad 3000 medalowych ryb, to jest kolejna ryba. To nie znaczy, że ja tracę, ale już nie mam takiego, wiesz, zaangażowania w tą rybę. No ja uwielbiam je przechytrzać, ryb nie biorę generalnie, nie biorę, bo uważam, że brakuje mi tego zbierania rosówek, gotowania grochu, pęczaku, bawienia się w tych zasadzek z tym gównianym sprzętem, który był kiedyś. Tego mi brakuje, no brakuje. W tej chwili jest bardzo wszystko skomercjalizowane, to wszystko jest takie już poukładane. To będzie dalej, o tym porozmawiamy dalej. Dobrze, to może jest coś, za czym nie tęsknisz? Choroba, musiał. Ja już jestem w takim wieku, że za wszystkim tęsknię, przykro mi.
Nie zapominaj, że to było moje dzieciństwo. No dobrze, ale może coś, co pamiętasz, że kiedyś było złe, wkurzało cię, nie wiem, myślałeś, o, może się to w końcu kiedyś zmieni i się zmieniło. Tak, tak. Zmieniło to się o tyle, że praktycznie rzecz biorąc, zanieczyszczenie wód, jakie kiedyś było. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Czyli teraz lepiej jest? Uważam, że teraz jest zdecydowanie lepiej. Oczywiście nie wspomnę o tych złotych algach i tego typu rzeczach, ale... Nie wchodźmy już. Ale nie wchodźmy w to. Kiedyś było tak, że jak w okresie się letnim zarzuciłeś wędkę, to myśmy to nazywali gluty. Po 15 minutach na żyłce miałeś taką... Wisiały ci takie gluty z takiej skiśniętej zarośli, płynęło to masakra. Jak spojrzałeś na wodę, to generalnie nawet te drobne wierzchówki, czy tam jakieś inne, to widziałeś poplamione w jakieś białe plamy, tam bez ogona, takie liszaje i tak dalej. Przecież kiedyś było wszystko praktycznie walone do tej wody. No tak, mało kto o tym wie, bo wszyscy myślą, że a kiedyś to było tak cudownie, kiedyś to była taka czysta woda, a no a widzicie, a jest lepiej, jest inaczej. W takim razie, no pozostaje jednak może pytanie, pod tym dlaczego kątem... jest mniej ryb. A no, to moim zdaniem to jest po prostu już kwestia zarządzania zbiornikami, jest komercja, po prostu komercja jest wszędzie. Tak naprawdę się mówi, że a łowię na łowisku komercyjnym. A gdzie nie jest łowisko komercyjne? Tam, gdzie płacisz, jest każdy. Czyli wszędzie. Różnica jest tylko jedna, że w tej chwili... Na komercji masz rybę. Masz rybę, dokładnie. Na takiej prawdziwej Tam komercji. Ludzie płacą pieniądze, masz maty, masz środki odkażające, wiele innych tego typu spraw. I wszystkie te przepisy i obostrzenia, które powinny być... W całej Polsce, tak naprawdę. Powinny być, ale no widzisz, Paweł, tu jest tego typu sytuacja i dla Was to też moi widzowie mówię, że no niestety większość tych rzeczy to są tak zwane martwe przepisy, które nie są do wyegzekwowania z bardzo prostej przyczyny. Wydaje mi się, że chyba nie ma bardziej niedopieszczonej gałęzi wędkarstwa, jak strażnicy wędkarskiej, pilnowanie wody, tego cośmy rozmawiali. To jest masakra, bo to się nie tylko wiąże z tym, każdy może tak jak mnie słuchacie się zburzyć, mówi kurczę, bolą, tak, ja siedzę z wędką, a tu mi przyjdzie jakiś obcy. Każdy wędkarz się burzy, no jak, kto mnie śmie tam kontrolować w ogóle, no przepraszam bardzo. Nie jesteś jak do podsrania człowieku. Przychodzi po to strażnik, żeby sprawdzić jakie masz warunki, jakie masz, czy masz złowione ryby, czy nie masz nadkompletu, wiele, wiele innych rzeczy. Jeżeli do niego się powinieneś zwrócić, to musiałeś powiedzieć, bardzo proszę, tu moja karta, tu moja siatka, miło było, że Pana widzę. Koniec temacie. A jak bardzo z Twojego punktu widzenia człowieka, który wędkuje całe życie, zmienił się sprzęt wędkarski? Bo, poczekaj, bo jest taki sentyment, który się słyszy od wiekowych wędkarzy, że bambusik, kiedyś bambus, leszczyna, że kiedyś to było haczyk ze spinki, haczyk ze spinki i tak i dalej. I znajomy w zoo odjeżdża zwierzę, żeby mu... Tak, i pytanie, czy jak to odbierasz? Czy jest ten sentyment do tych starych rzeczy? Czy ten sprzęt rzeczywiście jest takim game changerem, że zmienia zasady gry, że wynosi jednak... wędkarza na lepszą pozycję względem ryby, czy może jednak jest tak, jak to niektórzy też mówią, że no ryba sprzętu nie widzi. To jest taki, wiesz, kasus normalnie z tymi, co wchodzą na Kasprowy Wierch i mają super narty, a jeżdżą po oślej łączce. Mniej więcej to wygląda. Ja twierdzę jedną rzecz, co się najbardziej zmieniło. To znaczy, ja przepraszam Was, moi drodzy, ale obserwuję, jestem często nad wodą. Na każdych 10 wędkarzy 7 ma bardzo liche podstawy w ogóle wędkowania. Ja mówię, kiedyś ktoś mi zarzuci, no dobra, miałem bambus, tam robala założyłem na tego. I łowiłem. I brały takie wielkie, oczy miały takie w ogóle, tam masakra jakaś, nie? Pewnie tak. Tylko teraz ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro kiedyś były brygady rybackie, składające, ciągnięte niewody, agregaty, nie wiadomo co, i te ryby były, to co takiego się wydarzyło, że teraz tej ryby po prostu najzwyklej w świecie jest zdecydowanie mniej, a co niektórzy mówią, że w ogóle jej nie ma. I tutaj bym polemizował. Mnie bardzo dużo ludzi zaprasza na wody, gdzie ryby nie ma, albo ich albo nie biorą. A co później się okazuje, że jest? A później się jakoś tak okazuje, że jest. Po prostu, wiesz, sprzęt,
który jest w tej chwili, jeżeli, bo ty powiedziałeś, że ja całe życie łowię. Tak, ale ja się całe życie uczę. Ja, jeżeli ktoś wam powie, że na dwóch stawach przegrodzonych groblą łowi się identycznie, to jest kłamcu. To jest kłamcu, który w ogóle nie zna specyfiki wody. To jest kłamstwo. Na jednym może być zupełnie inna struktura, da zupełnie inne ryby, ma zupełnie inne przynęty i taką wodę należy poznać. I powiem jedną rzecz. W tym całym skomercjalizowaniu sprzętu wędkarz ma dużą przewagę nad rybą. Tylko jak z tymi nartami, które wspominam, powinien umiejętnie to stosować. Jest złe. Złe na pewno jest to, że wędkarze zaczynają łowić, chcąc przechytrzyć ryby na tak zwane 0-0 nic. Rozumiesz? Są grążele, są trudniejsze warunki, ale założy przypon 0-0-8, 0-10, żeby ta ryba mu wzięła. Ja uważam kompletnie innego. Ważniej jest dobrze zestawiony zestaw sam wędkowy, niż żyłka, której nie widać. Tak bym to powiedział. Jak żyli ktoś, ja nawet łowię z moimi uznanymi kolegami, mam przypon letni 0,16 albo 0,18 albo bezpośrednio. Co ty na liny łowisz jakieś na tego? Tak, tylko że ja mam 151 linów, z których podejrzewam na 0,0 nic w tym roku, których na 0,0 nic nie wyciągnąłbyś nawet 10%. No i to mniej więcej wygląda. My przychodząc nad wodę musimy dobierać ten właśnie sprzęt, który nam dano, który jest super ekstra luk, umieć z niego korzystać. Ja powiem ci a propos, jeżeli mogę wtrącić a propos internetu. Czytam ten internet, ręce mi się załamuje, 80% informacji to są informacje wprowadzające w błąd wędkarzy, kształtującą zupełnie mylne pojęcie na poszczególne elementy wędkowania, poszczególne zbiorniki i tak dalej. Jak się jak ktoś tam mądruje, że on to tylko łapie na kulki zrobione z kurzego gówna, to ja cię bardzo przepraszam, może na jego zbiorniku to jest dobre, ale generalnie rzecz biorąc, wędkarze nie mają bladego pojęcia, znaczy, przepraszam, nie wszyscy, ale sporo, że jak łączyć chociażby atraktory, zapachy, stosuje się bezkrytycznie. No ja już znam ludzi, którzy przychodzą z opakowaniem kulek tej wielkości, wbijają na haczyk i liczą, że za chwilę będzie taki karp, że takie będzie miał oczy, no. Jak Boga kocham. A na dobrą sprawę... Może karp ma takie oczy, jak widzi, co ten wędkarz namieszał. Słuchaj, na wędkarstwie łódzkim my mamy bardzo mało wody. Na wędkarstwie łódzkim wszyscy walą w... Co PZW, jak mi zadasz, to też na niego mogę odpowiedzieć parę zdanie, jak to wygląda. Wszyscy mówią, nie ma ryb, PZW nie zarybia, a tu na dobrą sprawę. Tak się wkurzyłem, że po prostu poprosiłem pierwszego wędkarza, który na Brief napisze o dowolnej porze, na dowolnym zbiorniku, na tych naszych stawkach. Przepraszam, Rafale Bednarek. Miło mi, że byłeś ze mną. Odezwał się. Miał przyjechać 16:30, przyjechał 17:30, zostały nam 3 godziny. Od razu mówi, że fajnie jest, że może z takim człowiekiem jak ja połowi, ale ryby to mało i na tego. Ja mówię, słuchaj, ja jestem po to, żeby rybę przechytrzyć. Jak będę chciał posiedzieć nad wodą, to sobie pójdę do parku. Nie będę brał tego cały sany, toreb, tego wszystkiego. Nie, ja jestem o to. Złowił 4 liny i karasia 28 cm złotego. Szczęka mu opadła, puściłem to na wędkarstwo łódzkie. Szok. Skończyły się, że ryby nie ma. Jestem w stanie, patrz, tutaj przyjechaliśmy na to przepiękne jezioro, do tego pięknego hotelu Gawra, gdzie jest przepięknym widokiem. Ty jesteś stąd. Łowisz sandacze? Łowię. Łowisz piękne leszcze? Łowię. A sprzęt, który widziałem, to wcale nie jest skomercjalizowany. No nie. Co niektóre to takie badyle za 15 zł, nie? I do czego zmierzamy? Oczywiście nie mówię o sprzęcie od firmy Mistral. Nie. Ale to świadczy o tym jedną rzecz. Ty umiesz sprzęt za 15 zł, nawet taki najprostszy, ten lepszy, używać. Zamienić go w rybę. Zamienić go w rybę. I teraz pozostaje pytanie takie do was też, na dobrą sprawę. Dlaczego, jak ja to widzę, no, wpadły jakieś pomysły, ograniczenie zanęty do 1 kg, najlepiej, nie wiem, no, samą ziemią nęcić i tak tego, to nie ma najmniejszego wpływu, bo jeżeli by była tego, jestem absolutnie przeciwny ograniczaniu takich rzeczy, chociaż jestem przeciwny, walić tą wodę bez kompletnie, bez żadnego umiaru, zanęty i tak dalej.
Bo teraz ale tak. To tak jak ze wszystkim, wszystko z umiarem i z głową po prostu. Dokładnie, ale problem pozostaje tego typu, że wiesz, no, jeżeli na tej zasadzie, na moich małych stawach w Łodzi, jeżeli będziemy zabraniać kilogram albo pół, albo garstkę tej zanęty, to przepraszam bardzo, no niech ktoś wypieprzy te wszystkie kaczki, których jest tam 150 i strają do tej wody. No przepraszam, no niech ktoś się pilnuje psów, które po deszczu spływa na tego. Czy wtedy nie ma jakiejś eutrofizacji, nie ma zatrucia biologicznego i no tak ale dalej? Ale kurczę, no nawet no. Zemrze sobie bober. I nie ma kogo usunąć. Jeleń wpadnie do jeziora przecież, bo padnie na przykład. To jest natura, to są normalne rzeczy. No, dokładnie. To jest normalny obrót biomaterii i tyle. Oczywiście ładowanie, tak jak tutaj w sezonie, jak przychodzi kilkuset albo kilka tysięcy wędkarzy, jeżeli każdy by załadował po 100 kilo, nie wiem, kukurydzy czy jakiejś zanęty do takiego jeziora, no, no nie wierzę, żeby to się nie odbyło bez jakiegokolwiek echa. Owszem, mówi się, że no jak przyjdzie stado leszczy, to opieprzy wszystko, tak? Ale, no ale mimo wszystko, no... Ja ci powiem, wszystko że tej wielkości leszcz, czyli taki powiedzmy 30, około 40 centymetrów, potrafi w muł wsadzić 14 centymetrów pyska. Uwierzysz? Na bank. A teraz drugie, jak już o tym zacząłeś mówić, to ci powiem jeszcze jedną sprawę. Proszę mi pokażcie, gdzie są nowe opracowania dotyczące ryb. Na, gdzie, jakie są? To są wszystko rzeczy z 70-tych, 80-tych. Tak, to są wszystko stare. Jak się chce czegoś dowiedzieć, to jest jakaś wiedza tajemna i magiczna praktycznie. Paweł, przeczytaj, to ci naukowcy stwierdzili, że leszcz w nocy nie żeruje na przykład. Jest jak to nie pewnie. Żeruje w nocy, skoro no, się go łowi w nocy przede wszystkim? Jakie masz badania dotyczące, ja się pytam jedną rzecz. No i większe leszcze się wyciąga około 11-12 w nocy. No, dokładnie. 23:00. A no, ja no, się na dobrą sprawę zwróć uwagę, no nie wiem dlaczego, choćby taką rybę jak karaś pospolity, czyli złoty. Jest to rarytas dla wędkarza, nobilitacja bardzo duża. A ja się zapytam Polskiego Związku Wędkarskiego, dlaczego nie zrobiliście żadnego projektu unijnego, żeby tą rybę, która jest typowo nasza, spowodować większą ilość, wyparta przez karasia srebrzystego. Dlaczego nie ma żadnej walki, ani możliwości z szczebaczkiem, trawianką i tak dalej? Jest, bo jest. Mało was interesuje, moi drodzy panowie z Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, że pleni się drobnica, że nie ma te możliwości usunięcia tego z wody, a zrobienia tego, żeby było lepiej. Dziękuję za uwagę. 20 lat do przodu, jak to widzisz? Powiem jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? Pewnie do tego nie doczekam, ale moim takim ideałem wędkarstwa to by było tak. Ja nawet to zaproponowałem swego czasu, żeby każdy, powiedzmy, zacznijmy od PZW, króciutko. Każdy okręg powinien zrobić jedno fajne, najlepsze łowisko jako łowisko no kill. Łowisko takiego tego typu, gdzie wędkarze mogą, ci, którzy są sportowcy, nie potrzebują, żeby mu się karta 3 razy zwróciła za to, co zapłaci. Przyszli, mieli satysfakcję z wędkowania, walki z dużą rybą i tak dalej. Sądzę, że to tak wszystko następuje. Łowiska specjalne pokazują się w Polsce, jak rosną jak grzyby po deszczu. Tu jesteśmy na łowisku limitowanym. I rzeczywiście widać, że ta ryba się trochę tu odradza. Ja mam... Ale wcześniej ktoś tą rybę stąd wytłukł. Dokładnie, ale wytłuczone zostało przez grabunkową. Przecież pamiętasz lata 90. Nie, ty za młody jesteś. No ja za młody jestem, ale to nie ale trzeba kiedyś, aż tak daleko sięgać. Ale kiedyś za jezioro, mniej więcej hektar jeziora, to był ten kwintal kukurydzy. Odpowiednik wartość, które dowili. I potem na 2-3 lata, 4 dostawał jakiś ten w dzierżawę. I wypierdaczał wszystko, co tylko było większe jak 10 cm. Czyli uważasz, że za 20 lat, albo chciałbyś, życzyłbyś sobie tego, żeby za 20 lat wędkarstwo jeszcze się bardziej po prostu usportowiło? Te niekoniecznie. Uważam, że ja jestem, nie jestem ortodoksą w dziedzinie no kill. Ja uważam, że po to wędkarz łowi na dobrym zbiorniku, żeby wziął sobie rybę, usmażył, ale wszystko etc. jest dla ludzi. No, zabranie ryby też jest elementem wędkarstwa. Pozostaje wielkość tej ryby, pozostaje ilość tej ilość ryby. A ja mam jeszcze to, co mi zadałeś pytanie za 20 lat. Ja mam nadzieję, że za 20 lat to ci wędkarze, którzy jeżdżą do Skandynawii, na Ebro, na Pad, to będą jeździć do nas. Będą przyjeżdżać. Czego nam, drodzy wędkarze, brakuje? Wód górskich? Pięknych jezior, nieuregulowanych rzek. Czego? Mamy wszystko. Tu powinny być zostawione pieniążki,
bo przy mądrej gospodarce tu powinny być zostawione pieniążki i tu powinna się zjeżdżać cała Europa do nas. Tak być powinno. Ja mam szczerą nadzieję, że te powstające, ci ludzie, którzy... Ja muszę jeszcze jedno słowo powiedzieć, Paweł, wybacz. My mówimy, że Polski Związek Wędkarski jest starym takim czołgiem T-34 w świecie Abramsów i tak dalej. Bo tak jest. Tylko kto na ten związek pływa? Wy. Bo jak w tej chwili w kole się zbiera, koło ma 300 członków, a na zebraniu pojawia się 20 ludzi, z czego 15 jest zarząd, to kto, kogo wy chcecie wybrać do władz, żeby było się cokolwiek zmieniło? Poza tym uważam, że nie powinno być żadnych, ale to żadnych instytucji, kiedy w tej chwili są to ogromne pieniądze tak zwanych społecznych. Nie. Pan dyrektor, pan prezes, to powinny być płatne funkcje, wyznacza mu się odpowiedni limit tego, co ma zrobić, dziękuję, kropka, przyjmujesz, gościu, masz kasę, wędkarze zadowoleni, jak nie, po roku forazę dwora. Ja bym tak zrobił. A teraz jedna złota. A teraz pójdziemy na jednego, a teraz będziemy wódkę pić. A teraz jedna złota rada Piotra Bergera dla młodego człowieka, który postanawia chwycić za wędkę i wciąga się w wędkarstwo. Jedna złota rada dla mnie jest taka, no szanujcie tą przyrodę, szanujcie w ogóle wody. Jeżeli chcecie mieć satysfakcję z wędkowania, satysfakcję z pasji wędkarskiej, z adrenaliny, jaką ona przynosi, musicie o nią dbać. Walczcie ze starymi, z gniłkami, którzy śmiecą, którzy nie są, są mięsiarzami i tak dalej. Walczcie, to od was zależy, czy te wielkie ryby, takie jak, które ja kiedyś złapałem, będą należały na was. Że będziecie się po nocach budzić z krzykiem, kurczę, był taki szczupak, ale mi w ostatniej chwili, bo jak nie, to wylądujecie na takich trawiankach. I na sam koniec. Dwa słowa chciałbym od ciebie usłyszeć, takiej szczerej opinii. Co sądzisz na temat naszego pomysłu wykonania, realizacji naszego pierwszego w Polsce komiksu wędkarskiego? Jeszcze jak, nie wiem, czy zwróciłeś na uwagę, jak was przywitałem, że ja uwielbiam ludzi z inspiracją, kreatywnych, którzy chcą coś nowego wprowadzić do tego naszego drętwego świata wędkarskiego, nie tylko wędka, zanęty tu i tak dalej. Dla mnie jesteście cool i to nie jest, broń Boże, żebym się chciał was gdzieś tam połechtać, podrapać i tak dalej. Jak ci, którzy czytają moją stronę wędkarską, mojego fejsa, wiedzą, że ja jestem do takich cały czas do takich ludzi ustawiony pozytywnie. I po to robię akcje charytatywne. I po to doceniam tego. I po to jestem tu, w tej chwili. Dlatego, że bardzo się cieszę, że są tacy ludzie. Bo wy jesteście przyszłością. Mimo, że ty jesteś już stary, taki, no tam nie wiem, może z 5 lat ode mnie młodszy. Ale to do was należy przyszłość. Do 30, 20, 30, 40-latków, 15-latków. Jeżeli chcecie mieć coś, to nie tylko jest jakieś utyskiwanie. My jesteśmy krajem, gdzie jak ktoś wygra milion, to dlaczego nie w zeszłym tygodniu, bo było 8, a w tym jest tylko 5. A na dobrą sprawę pamiętajcie jedną rzecz. Młodzi, chcieć to móc. Jeżeli wy nie wpłyniecie na strukturę, na plastykę tego całego waszego wędkowania, na dbanie o jeziora, wprowadzanie nowych pomysłów, właśnie to o tej kreatywności, co mówię, to nie będzie mojego ideału za 20 lat, gdzie ktoś przyjdzie jak kiedyś z bambusem, leszczynką, zarzuci i złapie takiego leszcza, bo złowiecie taką wzręgę. Piękne podsumowanie. Naszym gościem był Piotr Berger. Zapraszamy do Piotra na kanał Wędkarska Przygoda, dobrze tak, mówię? Wędkarska Przygoda Piotr Berger. Ja mam w tej chwili tam prawie już chyba 15 tysięcy ludzi, ale każdego miłego, który jest, nie potrafi, potrafi wnieść coś do tego. Gdzie tym... mogą cię znaleźć? Na YouTubie, na Facebooku? Wszędzie. I na twoim blogu? I na moim blogu, staram się co mogę, staram się wpajać takie proste rzeczy. Idzie to bardzo opornie, ale kochani, głównie ja was na was liczę. Jeżeli na pewno tu przy Pawle i przy jego cudownej żonie, która tam się kręci, jesteście w stanie zrozumieć, co do was mówiliśmy przez ten krótki wywiad, jeden, drugi, trzeci, i weźmiecie sobie to do serca i będziecie chcieli
tylko wokół siebie. Ja już nie mówię, żebyście sprzątali, robili cuda na kiju, ale tylko w promieniu własnego, widzimisię, własnego sprzętu, własnego stanowiska. Robili lepiej, to musi być lepiej. Musi. I ja w to szczerze wierzę. Nie byłem przygotowany na taki wywiad, ale będziecie mieli co ciąć.